witajcie w moim najnowszym odcinku, z tej strony wasz ulubiony beauty boy Władek i wasza ulubiona seria wiadomości kosmetyczne. Filmiki, w których omawiamy wszystkie kosmetyki, które pojawiły się w przeciągu ostatniego miesiąca na rynku polskim i światowym. Także jeżeli was ciekawi właśnie co się pojawiło, to zachęcam do oglądania dalej. Jak zawsze tylko taki mały disclaimer, nie będę mówić o wszystkich kosmetykach, które się pojawiły. Raczej wybiórczo do tego podchodzę. To co mnie najbardziej zainteresowało będzie się tutaj pojawiało i też rzeczy, które moim zdaniem mogą zaciekawić was. Także jeżeli czegokolwiek wam brakuje, to piszcie w komentarzach pod spodem. No i też pod spodem znajdziecie odnośniki czasowe do wszystkich rzeczy. Jeżeli nie macie oglądać ochoty wszystkiego, to możecie wybiórczo zerknąć tylko i wyłącznie przez punkty, które was interesują, bo wiem, że te filmiki zazwyczaj są dość długie, a w tym miesiącu tych nowości naprawdę było sporo. Także spodziewam się, że ten filmik będzie mieć około pewnie godziny, więc też będę troszeczkę oszczędniejszy w opisywaniu tych kosmetyków, a wszystko i jeżeli was coś będzie interesowało, to będziecie mogli sobie sami wyszukać. Także jedziemy z tematem, żeby dalej nie przedłużać i zaczniemy od razu od nowości polskich, tak jak zawsze ja zaczynam właśnie od polskich nowości i na pierwszy rzut, tak jak zawsze, pójdzie Glam Shop. Akurat to, co jest najciekawsze z Glam Shopu, ja mam przy sobie, to jest kolekcja zmalowanej. Jeżeli chodzi o kolekcję zmalowanej, to w tej kolekcji znajdują się dwie paletki. Jedna jest w 100% matowa i nazywa się Ulubieńcy, druga jest w 100% błyskami i nazywa się Przebłysk. Matowa paletka prezentuje się w ten sposób. Jest dość kolorowa, to jest dość logiczne, znając styl pracy Marty. Mamy parę fioletów, granat, parę też cieni w miarę neutralnych, jak na tą paletę. No i też mamy bardzo kolorową paletę błysków. Na chwilę obecną, nie chcę się jeszcze opowiadać na temat tego, jak mi się te kosmetyki podobają czy nie podobają, bo będzie na ten temat oczywiście oddzielny film. Także powiem wam na chwilę obecną tylko i wyłącznie to, co bym widział sam, wyszukując te rzeczy w internecie. Mamy też trzy kredki, granatową, taką fioletową i ciemnofioletową, burgundową, które są bardziej jak takie cienie w kremie, czyli że nie zastygają i można nimi długo pracować. Także te rzeczy będę recenzować już całkiem niedługo, także jeżeli was to ciekawi, to zachęcam, żebyście ze mną zostali na kanale i dali subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Aczkolwiek jeszcze poza tą kolekcją w Glam Shopie pojawiło się parę nowych produktów, takich jak 10 sypkich pyłków, 7 sypkich folii i też jeszcze więcej pojedynczych cieni. Nie będę ich tutaj wrzucać, możecie je sobie sprawdzić na stronie. Dobrze, kolejna nowość, też bardzo ciekawa, to będzie nowość z Maxmo we współpracy z Angel Dare, czy Maxmo by Angel Dare. To jest jej paletka najnowsza Nude Fantasy. Paletka składa się z 15 kolorów, mamy tam 5 błysków, 10 matów i ona jest ciepło, neutralno, zimna tak naprawdę, bo mamy praktycznie z każdej rodziny kolorystycznej po jakimś tam odcieniu jednym albo w większej ilości. Ja wam powiem tak. To będzie chyba pierwsza paletka z Maxmo, która podoba mi się nie tylko w środku, ale i na zewnątrz. Jakby kolorystyka do mnie przemawia w 100%. Może bym stamtąd zabrał czarny, ale wiem, że też dużo osób kocha czarny, więc kolorystycznie w środku uważam, że totalna bomba. A o dziwo, powiem wam, że to opakowanie zewnętrzne też ma dla mnie bardzo, bardzo, bardzo fajny vibe. Także uważam, że jest bardzo ładna. Gdybym potrzebował neutralnej paletki, to myślę, że może nawet by w nią celował. Także duże gratulacje. Ta paletka konkretnie mi się bardzo podoba. Coś, co mi się z kolei nie podoba, to będzie współpraca Ingrid. Ja naprawdę tracę już szacunek do Ingrid i do marek, które wychodzą od Ingrid, takie jak Volare i ich ostatnie współprace z seksmasterką Lil Masti. Tak, tutaj Ingrid stwierdziło, że będzie miała współpracę z Teamem X. Nie znam dziewczyn, nie krytykuję dziewczyn, aczkolwiek z mojej perspektywy po prostu ja bym tych ludzi nie wybrał. Natomiast jeżeli was już interesuje, co w kolekcji się znajduje, bo dziewczyn jest 4 i każda dostała część swoich kosmetyków, które miała do jakby zrobienia, tak można to powiedzieć. Mamy 4 palety cieni, które mają obrzydliwy rozkład w środku, gdzie mamy bardzo dużo zmarnowanego miejsca, więc to jest na pewno mój punkt krytyki. Mamy paletkę z rozświetlaczami, mamy paletkę do konturowania, 5 błyszczyków, 3 matowe pomadki, niebieską maskarę i rozświetlającą bazę pod makijaż. Nie znam się na jakości Ingrid, nie wiem jak bardzo dobre lub złe będą te rzeczy, nie oceniam. To zostawiam tutaj już dla was. Jeszcze pojawił się nowy rozświetlający podkład, taki serum.
bardzo lekki z Ingrid. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o Ingrid. Lećmy dalej. Idziemy do Nakomi Next Level. Wypuściło trzy rodzaje filtrów przeciwsłonecznych. Wszystkie z poziomem SPF-u 50+. Czyli, że bardzo dobrym. Mamy wersję Basic, która jest nawilżająca i dobra pod makijaż. Wersję City, która ma być chroniąca nie tylko przed światłem słonecznym, czyli że promieniowaniem UVA i UVB, jak również przed światłem podczerwonym i niebieskim, czyli że z monitorów. Więc jeżeli to jest dla Was ważne, to ten City będzie najlepszym wyborem. Mamy też wersję Holiday, która ma regenerować komórki uszkodzone przez promieniowanie słoneczne, odwracając proces starzenia. Ta obietnica akurat dla mnie jest trochę naciągana, aczkolwiek jeżeli dla Was jest ciekawa, to macie też taką wersję. Ja będę wybierać, bo myślę, że będę się zaopatrywać akurat w te produkty, tą wersję Basic, bo po prostu potrzebuję filtru pod makijaż, a też przy okazji dużo osób nie jest zadowolonych z tego, że ten filtr jest w takim opakowaniu jak krem, do którego wkładamy palec. Mi się to akurat bardzo podoba. Także ja tutaj na to nie narzekam. Jedziemy dalej, do kolejnego filtru. Tym razem filtr jest z Bielendy Supreme Lab o mocy 50+. Oni już wcześniej mieli swój filtr 30+, który swoją drogą mam. Jeszcze nie testowałem, ale mam i będę używać, jak mi się skończy holika. Natomiast teraz się pojawia również 50+, nazywa się statynowy krem ochronny, czyli że będzie miał statynowe wykończenie. Również ma zapewniać obronę przed nie tylko promieniem słonecznym, ale również właśnie tym podczerwonym światłem i tym światłem niebieskim. I ma się nadawać właśnie pod makijaż i mieć to satynowe, nie takie błyszczące wykończenie. Także też się zapowiada dość fajnie, chociaż jest dużo, dużo droższy od tych Nakomi Next Level. Także najpierw będę się zaopatrywać w nie. Mamy dwa nowe produkty, jeżeli chodzi o mydełka do stylizacji brwi. Jedno mydełko do stylizacji brwi będzie z Ibry, jest w takiej metalowej kasetce. Także z tego co wiem, podobno nie są najlepsze metalowe kasetki, jeżeli chodzi o mydełka do brwi, bo dość łatwo w nich o pojawienie się pleśni. Tyle wiem na ten temat, więc akurat teraz jak się tego dowiedziałem, to patrzę właśnie, żeby to nie, jeżeli już mam mieć mydełko, żeby nie było w metalowej kasetce. Natomiast drugie mydełko nazywa się Brow Story i jest z PS, akurat ja dostałem w paczce PR. To jest akurat mydełko z tego typu, którego, będzie pewnie troszeczkę za jasno, z tego typu, którego nie trzeba zwilżać, czyli że można go używać prosto z opakowania, co jest oczywiście wygodniejsze niż takie mydełka, które trzeba zwilżać. Ostatnio Anastazja Beverly Hills wypuściła mydełko, którego nie trzeba zwilżać. Oczywiście znamy to mydełko z, jak się nazywa ta marka? Ta, co ma Lash Brow też ma mydełko, którego nie trzeba zwilżać. No i właśnie PS również wydało swoją wersję takiego mydełka. Powiem Wam, że akurat jego już używałem nawet parę razy, nie wiem, czy to będzie widać. To jest właśnie takie przezroczyste, jakby nic nie było w opakowaniu. Używałem go parę razy. Bardzo fajnie utrzymuje brwi, tak jakby nie błyszczy się, to plus. Fajnie na nich leży, jakby miałem wrażenie, jakby je tak zagęszczał, jakby one były takie jak włosy świeżo po odżywce, takie dość obfite. Tak przynajmniej ja to patrzyłem. Chociaż też nie trzyma tych brwi, tak wiecie, tak totalnie przyklejonych moim zdaniem do czoła. Jeżeli to lubicie, to moim zdaniem tego nie nadaje. I też nie zastyga tak na mur, że później te brwi są jak utrwalone betonem. Także na pewno jest specyficzne, całkiem fajne, więc jeżeli właśnie lubicie takie delikatniejsze utrwalenie brwi, myślę, że może Wam się bardzo spodobać. I też jego plus był taki, że był bardzo łatwy w zmyciu. Bo na przykład czasami moje żele do brwi takie mocne, tak jak ja lubię ten z Eveline chociażby, który właśnie zastyga na beton, czyli że to, co ja lubię najbardziej, ale czasami właśnie mam wrażenie, że tak ciągnie troszeczkę za brwi, to mydełko z PS-a tego nie robiło. Także mi się podobało. Z Recibo mamy dwie nowe mgiełki. Ja akurat je trzymam w lodówce, jeszcze nie miałem okazji ich testować, bo po prostu nie potrzebowałem. Aktualnie używam toniku z Bielendy Professional, z Supreme Lab, z witaminą C. Także te na razie czekają na mnie, aż będę je testować w przyszłości. Ale w każdym razie mamy dwa toniki, dwie mgiełki. Jedna jest mgiełką regulującą, a druga jest mgiełką nawilżającą. Więc takie dwie opcje z Recibo, o ile się nie mylę, kosztują po około 30 zł. Z Eveline pojawiły się dwa balsamy do ciała z drobinkami. Oczywiście jako balsamy to będzie to produkt nawilżający, ale z drugiej strony właśnie są to balsamy rozświetlające z serii Glow & Go.
I właśnie mamy kolor złoty, szampański i różowy. Akurat tych produktów też jestem dość ciekaw. Jeżeli nie dostanę ich w żadnej paczce nigdy, to po prostu zajrzę do sklepu i sobie może się zaopatrzę, bo mam nadzieję, że będą fajne, bo szukam sobie takiego, wiecie, dobrego, ale zastygającego balsamu rozświetlającego, więc zobaczymy. Rzecz, o której pewnie normalnie bym nie wspomniał, ale wspomnę tutaj, dlatego że po prostu pracowałem przy tej sesji i jakby przy kampanii tych produktów. I chodzi tutaj o perfumy Dominika Rupińskiego we współpracy z marką BS, chyba tak to się czyta, albo BES. Wydał różową i niebieską wersję. To są ogólnie takie, wiecie, perfumy sprzedawane w Biedronce dla dzieciaków, więc może niekoniecznie dla mojej audytorii, ale tak czy siak wspomnę, bo po prostu pracowałem na planie i przy zdjęciach. Gdybym miał polecić, to polecam Wam te różowe, bo są takie pieprzowe. Mają dużo bardziej taki, mimo że to jest dziecięce, mimo że to są dziecięce bardziej perfumy, to jakby przez ten pieprz zawarty w zapachu są troszeczkę bardziej uniwersalne, gdzie te niebieskie są naprawdę już bardzo, bardzo, bardzo słodkie. Także takie perfumy się pojawiły w Biedronce od Dominika. Z Tune Cosmetics mamy nowy rozświetlacz. Nazywa się Glow Must Go On. Jest to odcień jasnego, neutralnego beżu. Na zdjęciach mi się wydaje być dość ciemny, ale to tylko zdjęcia. W każdym razie ma się on wpasowywać od karnacji jasnych po karnację śniade. Nie przepadam, kiedy firmy wydają uniwersalne rozświetlacze, bo uważam, że bardzo często się to nie sprawdza. Aczkolwiek ma być też przy okazji bardzo intensywny i ma się wtapiać w skórę, nie tworząc dziwnej powłoki. Także widziałem już parę recenzji tego rozświetlacza. Z tego co pamiętam, były dość mieszane, zwłaszcza właśnie ze względu na kolor. Aczkolwiek sam sobie rozświetlacz na filmach wydawał się bardzo ładny. No i mamy, jeżeli już mówimy o Tune, to porozmawiajmy o innych kosmetykach, które też najprawdopodobniej przechodzą przez ręce Daniela Sobieśniewskiego. Z Sensik pojawiły się dwie nowe paletki czwórki, czyli że cztery wkłady cienia w środku. Jedna się nazywa Sweet Honey, a druga to Sweet Cocktail. Jedna jest w zupełności matowa, a ta Sweet Honey ma parę błysków. No i również w Kobo pojawiły się cztery paletki, lub można powiedzieć, że jeden rodzaj paletki w różnych wariantach kolorystycznych. Wszystkie na 10 cieni. Mamy Natural Mix, True Nude, Lady Rose i Peach Petal. Tak jest. Takie palety nowe pojawiły się z Kobo. I to by było na tyle z nowości polskich. Udało się przez nie nam przebrnąć bardzo, bardzo szybko. Więc idziemy teraz do nowości ze świata. Pogadajmy sobie najpierw o nowych markach kosmetycznych, niestety, jakie się pojawiły. Mówię niestety, dlatego że przeważnie uważam, że wcale nie potrzebujemy nowych marek kosmetycznych, ani w sumie nowych kosmetyków, bo wszystko już jest. Ale wiecie, obrodzą się cały czas, więc będziemy o nich rozmawiać i będziemy je testować, bo jednak nas wszystkich to w pewnym stopniu ciekawi. No i pierwszą taką ciekawą nową marką, która się pojawiła, to Zara Makeup. Jeżeli chodzi o produkty, bo najpierw porozmawiajmy o produktach, jakie się pojawiły. Pojawiło się ich bardzo dużo. Mamy ogólnie 6 rodzajów produktów do ust, w wielu kolorach oczywiście. Mamy balsamy koloryzujące, kryjące szminki, błyszczyki, olejki. Mamy 5 odcieni palet do oczu, które mają w środku 6 wkładów cieni. Mamy 9 zestawów kolorystycznych, takich podwójnych duo cieni. Mamy 4 odcienie sypkich pigmentów. Mamy eyeliner. Mamy 9 bronzerów, 9 róży, 2 rozświetlacze. 3 paletki do twarzy, w każdej po 3 produkty, czyli że róż, rozświetlacz, bronzer, 6 pędzelków i 39 lakierów do paznokci z podobno bardzo dobrymi składami. Także jeżeli chodzi o produkty, no to mamy taką dość szeroką już ofertę dostępną w Zarze. Ceny też są dość przyzwoite, tak jak powiedziałbym, drogeryjne plus, trochę jak L'Oreal na przykład czasami. Natomiast ogromnym plusem tych kosmetyków moim zdaniem jest to, że wszystkie produkty mają wymienne wkłady i faktycznie również można kupić te wymienne wkłady, bo niektóre marki czasami mają wymienne opakowania, ale nie mają wkładów. Tutaj możemy sobie te kosmetyki faktycznie wymieniać, co jest ogromnym plusem, jeżeli zależy Wam na ekologii, to jest to opcja dla Was. Aczkolwiek widziałem parę recenzji, zwłaszcza cieni, nie wszyscy są z nich zadowoleni. Nie wiem jak z produktami do ust, myślę, że tutaj może być lepiej. Aczkolwiek też z drugiej strony muszę powiedzieć, że opakowania mi się bardzo, bardzo podobają. Uważam, że są totalnie minimalistyczne, troszeczkę mają dla mnie vibe Makeup by Mario, ale z drugiej strony są tak fajnie ścięte i to ścięcie na tak prostym opakowaniu naprawdę dodaje im czegoś
takiego innego, przepraszam, muszę wyciszyć telefon. Dodaję im czegoś takiego innego, ale jednak nie za bardzo wydziwionego. W każdym razie podobają mi się te opakowania. Ale z drugiej strony na przykład palety cieni do oczu czy produktów do twarzy nie mają żadnych oznaczeń na sobie. Są to totalnie białe opakowania bez żadnych oznaczeń, więc troszeczkę na pewno jest problem z tym, że trzeba do każdego produktu zaglądać, więc są swoje plusy i minusy. Wizualnie marka mi się podoba, bardzo mi się podobają kampanie, te zdjęcia produktów, w sensie zdjęcia na modelkach, aczkolwiek same produkty w sobie wydają się być takie bardzo średnie. Tak przynajmniej ja na to patrzę. Mamy też nowe produkty kosmetyczne, można nawet powiedzieć, że prawie jak nowa marka, bo w sumie Louboutin, czyli że ta firma przede wszystkim od tych czerwonych podeszw na butach, miała szminki i błyszczyki do ust w takich bardzo dziwnych opakowaniach, które były również bardzo drogie, ale wtedy to było chyba tylko to, a teraz troszeczkę rozszerzyli swoją ofertę, więc patrzę na to bardziej jak na nową markę, niż jak na po prostu nowy launch, czy nowe wydanie kosmetyków, aczkolwiek patrzcie na to jak chcecie. Mamy 3 nowe paletki do twarzy i 3 paletki cieni do oczu z wymiennymi wkładami. 3 paletki do twarzy, poza tym ogólnie, że właśnie te kosmetyki mają inne opakowania od Zary, to koncept jest bardzo podobny, bo mamy, jeżeli już do twarzy paletki, to na 3 produkty, róż, bronzer, rozświetlacz, jeżeli cienie, to cienie na 6 wkładów. No i nie zdziwiłbym się, gdyby ta sama firma produkowała wkłady, a mielibyśmy tylko i wyłącznie do czynienia z innymi opakowaniami. Znaczy, wydaje mi się, że to są inne produkty, tak czy siak, ale jakby koncept jest bardzo, bardzo podobny, a uważam, że te opakowania z Louboutin są tak przekombinowane i tak brzydkie, że dużo bardziej wolałbym wydać pieniądze na Zarę, szczerze mówiąc, niż na kosmetyki z Louboutin. Kolejna marka to Valentino Makeup, czyli że jeden z domów modowych od projektantów jakby ubrań wchodzi w kolorówkę. Tutaj też mamy bardzo dużo kosmetyków. Właściwie tak jak powiedzmy Rihanna otworzyła markę z prawie wszystkim, tak tutaj również mamy prawie wszystko na start. Mamy produkt, który się nazywa Go Clutch. Clutch to jest taka torebeczka po angielsku, taka dość mała, o ile się nie mylę. W każdym razie ona może w siebie zmieścić kompakt z pudrem albo z bronzerem i również mini szmineczkę i ten produkt kosztuje ponad $200. Pozostałe produkty są w miarę normalnej cenie, także mamy wysokopółkowe oczywiście, ale nie $200. W każdym razie dostępne inne rzeczy z tej marki to dwustronny eyeliner, baza pod brokat, tusz do rzęs, 50 odcieni szminek z wymiennymi wkładami, podkład w poduszeczce, w kompakcie, w poduszeczce w 5 odcieniach, 40 odcieni podkładu płynnego, 12 odcieni różocienia, czyli że produktu, które możemy używać na oczach jako cień lub ewentualnie jako róż na policzki, czyli że taki multizadaniowy, brokat w 4 odcieniach, rozświetlacz, no i jest też sporo innych produktów do oczu i do brwi. No i znowu Wam powiem, że tak samo jak Louboutin, uważam, że ta marka wygląda po prostu brzydko. Ja tak na nią się zapatruję, też jest bardzo droga oczywiście, ale myślę, że gdyby była wizualnie dla mnie bardzo zadowalająca, to pewnie byłbym ciekawy, bo jednak jestem osobą, dla której opakowanie to połowa kosmetyku. Jakby ja bardzo mocno patrzę na opakowanie, także Valentino mnie nie przekonuje z racji na właśnie opakowania, niestety. A wiecie, kogo bardzo, bardzo bym chciał? Jakby nie chcę nowych marek, ale jakby Versace wypuściło swoje kosmetyki, to byłbym zakochany, gdyby zwłaszcza wyglądały jak ich biżuteria i miały ten vibe Versace, taki wiecie, to tutaj byłbym przezachwycony, także czekam na kolorówkę od Versace bardzo, bardzo mocno. Teraz marka, której istnienia tak naprawdę absolutnie nie rozumiem, nowo powstała marka, która się nazywa Glowish by Huda Beauty. Jest to nowy odłam, jakby nowa marka Huda Beauty, która tak naprawdę równie dobrze mogłaby być częścią, w sensie produkty, które tam się pojawiły, mogły być równie dobrze częścią normalnej marki kolorówki Huda Beauty. Huda mówi, że jest to marka, która łączy, jest jakby hybrydą pielęgnacji z makijażem i dlatego to musi być nowa marka. I wypuszcza taki rozświetlający, bardzo lekki tint do twarzy w 13 odcieniach, czyli że można powiedzieć bardzo delikatnie kryjący podkład, który będzie właśnie mieć rozświetlające wykończenie i 5 odcieni rozświetlającego pudru, bronzera, przepraszam, no i parę nowych pędzli. Znowu, totalnie nie rozumiem, czemu była na to potrzebna oddzielna marka, jakby Fenty też wypuściło lekko kryjący podkład i nie potrzebowało do tego innej marki. Nabla też zrobiła pielęgnacyjny, lekko kryjący, rozświetlający podkład czy tint, jakkolwiek chcemy to nazywać, i również nie ma nowej marki, także to jest dla mnie mega, mega dziwne,
Aczkolwiek produkty same w sobie wydają się być bardzo ładne. Ja przynajmniej tak, wiecie, wizualnie mi się podobają. Ale jeżeli już mówimy o samej Hudzie, to Huda również wypuściła produkty ze swojej własnej marki i jest to rozświetlacz Glow Obsessions, który jest, albo inaczej paletka rozświetlaczy Glow Obsessions, która jest mało tego, że paletką zawierającą 4 odcienie rozświetlacza w środku, to jest jeszcze wypuszczona w 3 różnych tonacjach, czyli że mamy jasny, średni, czy tam medium i ciemny zestaw. To jest bardzo, bardzo fajne. Ja nie przepadam za paletkami rozświetlaczy, które mają na przykład w środku po odcieniu jasny, wiecie, odcień jasny, średni, ciemny i jeszcze jakiś inny, dlatego że ja jako blada osoba, na przykład na sobie używając prywatnie, nie mógłbym używać wszystkich kolorów. Tutaj u Hudy mamy dostępne 4 odcienie, ale każdy z tych odcieni, jasna osoba, czy osoba ze średnią karnacją, czy ciemną, będzie mogła używać, więc cały produkt będzie używany, co mi się bardzo podoba. Też fajnie, że nie przesadziła z ceną, bo kosztują 130 parę złotych, tak samo jak jej te mini paletki Obsessions. No i mamy tam właśnie kolory, które ona mówi, że są albo do rozświetlania, albo jako topper do różu, albo właśnie ona to nazywa jako low light, czyli że na przykład, wiecie, na bronzer na dole możemy trochę rozświetlić ten nasz bronzer, którym się konturowaliśmy. Wszystko jest super, bardzo mi się podoba koncept tego produktu, jedyny minus to to, że na opakowaniu znajduje się jej twarz, co mnie trochę odrzuca, ale poza tym nie to, że odrzuca mnie twarz Hudy, po prostu nie lubię twarzy na kosmetykach. Nie czyjej. Także tak. Więc to było na tyle, jeżeli chodzi o Hudę. Idziemy do kolejnej nowej marki, która powstała w jakby kolejny odłam marki Revolution. Rzadko mówię o nich, chociaż ostatnio coraz częściej niestety. Aczkolwiek mamy nową markę, która się nazywa Re-Love by Revolution. Czemu? Czemu tego potrzebujemy? Ja mam wrażenie, że Revolution bardzo często podchodzi tak do swoich nowych, jakby nowo wypuszczonych kosmetyków z takim jakby założeniem, że oni nie sprzedadzą ich tak dobrze w swojej własnej marce, więc lepiej co rok otworzyć nową i później o niej właściwie zapomnieć, ale mieć lepszą sprzedaż i zainteresowanie ludzi. Tak ja na to patrzę. Ogólnie te kosmetyki z Re-Love są bardzo tanie, więc może będą się dobrze sprzedawać. Mamy tam podkłady, maskary, cienie, róże, rozświetlacze, pudry, błyszczyki, balsamy i oczywiście wiele więcej. Jakby to jest naprawdę bardzo duża kolekcja. Nie rozumiem potrzeby tworzenia nowej marki, zwłaszcza, że niedawno, rok temu, stworzyli markę XX Revolution, o której totalnie zapomnieli aż do teraz. Jakby ona miała wtedy swoje pierwsze wypuszczone kosmetyki, znowu ich było wtedy bardzo dużo, bo były podkłady, wszystko było w każdym razie praktycznie. I o niej zapomnieli i dopiero teraz wypuścili 8 mini paletek takich monochromatycznych na 6 cieni, wiecie, zielona, różowa i tak dalej. Natomiast przez praktycznie cały rok o tamtej marce nie pamiętali. Podejrzewam, że o Re-Love również bardzo szybko zapomną. Ale jeżeli jeszcze mówimy o Revolution i ogólnie o samej marce, już Revolution, a nie o odłamach, to wypuścili oni produkty do ciała. Wypuścili na pewno podkład. Nie mam pewności, czy pozostałe produkty, o których powiem, są nowe, ale wydaje mi się, że również są nowe. Ale przede wszystkim pojawił się podkład, który swoją drogą ma bardzo, bardzo podobne opakowanie do Diora Backstage, który również jest podkładem do twarzy i ciała. Chociaż tutaj mamy 5 ml, a w Makeup Revolution mamy tych mililitrów 120. W każdym razie ten podkład jest dostępny w 15 odcieniach, jest oczywiście na bazie wodnej, tak jak większość podkładów do ciała, czyli że będzie raczej trwały. Nie znalazłem informacji na temat wykończenia, natomiast ma mieć bardzo, bardzo lekkie krycie. Przy okazji, jeżeli chodzi o inne kosmetyki, które się pojawiły z tej serii, to utrwalacz do ciała w sprayu, czyli że właśnie do tych podkładów załóżmy. Puder do ciała oczywiście, mamy też ściereczkę do makijażu. Właśnie tego podkładu mamy stick wygładzający pory. Nie wiem, czy dużo porów jest na ciele, ale może ja po prostu nie mam na swoim ciele i dlatego nie zauważam. Ale jeżeli komuś był potrzebny stick wygładzający pory na ciele, to taki się pojawił. No i też są oczywiście, jest to też oczywiście pędzel do ciała. Więc tak wyglądają nowości z Makeup Revolution. Jak gadamy sobie jeszcze o produktach do ciała, widzicie, ja się staram śpieszyć. Może faktycznie mi się uda ściąć ten film, że on nie będzie trwać godziny, ale jak gadamy jeszcze o tych produktach do ciała,
to również Sol Body wypuścił make-up do ciała. Wypuścił podkład w 12 odcieniach. Ten podkład z kolei ma mieć... ogólnie to on nie jest tylko i wyłącznie, bo tak jak Makeup Revolution promuje to jako podkład do ciała, ten swój podkład, to tutaj Sol Body mówi, że to jest podkład do ciała i do twarzy. Ale tak jak mówię, w 12 odcieniach ma mieć średnie krycie z możliwością budowania, czyli że może być średnie i nawet więcej. No i ma matowe wykończenie, jest odporny na ścieranie, transfer, wodoodporny. No i jeszcze do zestawu stworzyli pędzelek. Także fajnie, że się pojawiły takie w miarę drogeryjne, można powiedzieć, opcje, zwłaszcza jeżeli chodzi o Makeup Revolution, jeżeli chodzi o makijaż ciała, no bo tak naprawdę mi się kojarzą takie produkty typowo do ciała, które są polecane, to właśnie Dior, MAC, Makeup Forever, ewentualnie KKW, ale to są kosmetyki, które są dość drogie. Jakoś nie mogę się usadzić, wiecie? Tak siedziałem na jednej nodze, teraz mnie boli, więc spróbuję się przekręcić na drugą, także nie chcę siedzieć za nisko na nagraniu. Ups. Okej. Jak już mówiliśmy o Sol Body, czyli że o marce Colourpopu, to pomówmy o Colourpopie. Nowości, jak zawsze, z Colourpopu było bardzo dużo. Zresztą z Makeup Revolution też było więcej nowości niż ja powiedziałem, ale po prostu wybrałem te najciekawsze. Z Colourpopu nowości było o wiele więcej, ale jedyne, o jakich się wypowiem, to kolekcja z Barbie. Jeżeli byłoby to dla Was ciekawe, podejrzewam, że to się już wyprzedało, ale może będzie wracało, jeżeli byście chcieli bardzo mieć rzeczy z Barbie. Ale w każdym razie w zestawie mamy, czy w kolekcji mamy paletkę na 15 kolorów. Coś dość tradycyjne oczywiście dla Colourpopu, tylko że tym razem w bardziej kwadratowych wkładach niż okrągłych. Te są cienie. Mamy rozświetlacz, mamy sztuczne rzęsy, mamy trzy zestawy takich duo do ust ze szminką, taką tradycyjną w sztywcie i z konturówką, no i mamy też lusterko. Kolory z paletki są inspirowane odcieniami Barbie, czyli jak to inaczej opisać. No i wszystko jest w różowych opakowaniach, więc jeżeli to jest Wasz vibe, to może Wam się spodobać. Z Kylie Skin, słuchajcie, mamy Makeup Removing Cleanser, czyli że cleanser do usuwania makijażu. Ogólnie bym odpuścił sobie ten produkt, no bo w sumie dużo tej opowiadania nie ma, ani nie jest jakieś bardzo ekscytujące. Ale jest to pierwszy produkt nowy od dawna, który wyszedł od Kylie. I już Wam tłumaczę dlaczego. W zeszłym roku i Kylie, i Kim sprzedały dość dużo udziału w swoich marce Coty, o czym Wam mówiłem też w innych odcinkach. Natomiast one, ich kosmetyki są produkowane przez markę Seed Beauty, która również produkuje Colourpop. No i ta marka wysłała taki pozew, czy można powiedzieć jakieś tam ograniczenie. Mówię oczywiście, podejrzewam, że niewłaściwym żargonem prawnym, czy jakkolwiek chcemy to określać, ale spróbuję Wam przekazać ogólnie to, co zrozumiałem. Chodzi o to, że po prostu zablokowali możliwość do korzystania z formuł, które Seed Beauty wytworzyło dla Kylie i dla Kim, dlatego, że to było po prostu przekazywanie tajemnic jakby firmy do drugiej firmy. Także dlatego na przykład na Kylie Cosmetics nie ma żadnych kosmetyków i na stronie jest napisane coś nowego nadchodzi, bo po prostu niestety wszystkie stare kosmetyki, jakie mogła produkować ze swoją poprzednią marką jakby produkcyjną, no musi na nowo sformułować z inną marką, bo do tamtych już nie ma prawa jakby do tamtych formuł. Może mieć te kosmetyki, ale nie ich formułę. Także to jest, wiecie co, powiem Wam, straszne w pewnym stopniu, bo ja uwielbiam linery do ust od Kim Kardashian i nie wiem, czy nie powinienem sobie zrobić sporego zapasu tych linerów, bo boję się, że się formuła zmieni na gorsze, że może kolory nie będą tak dopracowane, więc o ile w ogóle wrócą, nie wiadomo jak będą te marki wyglądały w przyszłości. Także troszeczkę mnie to zasmuca, nie wiem po co sprzedały te udziały, bo przeważnie marki, które współpracują z Coty, nie są najbardziej popularne ani najbardziej prestiżowe. Także mógł to być strzał w kolano, ale czas pokaże jak to będzie. Jedziemy dalej. Marka influencera czy wizerzysty / influencera, bo tak patrzę na Michela, Makeup by Michel. Jego marka Made by Michel dość długo nie wypuszczała nowości, parę swoich produktów już ma, ale teraz pojawiły się płynne bronzery w 8 odcieniach w formule Blush, bo on wypuścił wcześniej róże płynne, które się nazywały Blush. Myślałem, że może to będzie, że bronzery będą miały trochę inną nazwę niż Blush, czyli że róż z takim przekręceniem w nazwie. Aczkolwiek jest to nadal Blush, ale w odcieniu brązowym. Więc tak, płynne bronzery w 8 odcieniach, w opakowaniach takich jak taki typowy błyszczyk z aplikatorem. Także to byłoby od Made by Michel.
Menu anyway, tutaj już mamy totalnie tylko i wyłącznie influencera, nie wizażystę. Wycofuję swoją starą paletkę, którą wypuścił swoją drogą jako pierwszą dla swojej marki, która się nazywała Life's a Drag, która była neutralno-kolorową paletą i daje jakby nowe życie, wypuszczając jej wersję, która się nazywa Life's a Drag Facelift. Mamy tutaj więcej odcieni niż w poprzedniej palecie, bo 21, ale koncept jest ten sam, czyli że mamy neutralne odcienie i mamy tutaj 9 matowych neutralnych cieni. Mamy też kolorowe odcienie, tak jak było wcześniej, tutaj mamy 9 z kolei tęczowych kolorów, również matowych, i 3 błyski, tak jak mówię, w sumie 21 kolorów. Z Kat Von D będzie się pojawiała nowa paletka, KVD Vegan Beauty. Będzie się pojawiała nowa paletka na 14 odcieni w takim samym przezroczystym opakowaniu jak jej ten najnowszy podkład Good Apple, którego nadal nie ma w Polsce swoją drogą, a bardzo chcę go przetestować. W każdym razie tak, nowa paletka w takim samym opakowaniu. Maty, błyski, więcej w sumie informacji nie ma, bo tylko i wyłącznie na jej temat wyskoczyła informacja na polskiej Sephorze, więc nie wiem, czy nie dodali tego troszeczkę za wcześnie, aczkolwiek wiem tylko tyle, co widzę na zdjęciu, czyli że 14 cieni i przezroczyste opakowanie, które będzie świetne do recyklingu. Kolejna marka, która powstała jakiś czas temu, Florence by Mills, może kojarzycie, sprzedają ją u nas w Polsce w Douglasie, która również była bardzo cicho przez bardzo, bardzo długi czas, wypuściła swoje nowe produkty. 5 kredek, takich linerów do oczu, biały, czarny, brązowy i parę kolorowych. I również paletkę na 9 cieni, która ma również obrzydliwy rozkład w środku, z ogromną ilością zmarnowanego miejsca. Fuj. Z Victoria Beckham mamy również nowe produkty. Mamy bronzer. O ile się nie mylę, w 6 odcieniach, ale mogę się mylić, zobaczcie też na zdjęciach, jeżeli tych odcieni jest więcej. Jest to bronzer podwójny, który ma jaśniejszy i ciemniejszy kolor. Chyba nie, jest 5 odcieni może. Może 5 odcieni. W każdym razie każdy zawiera jasny i ciemny odcień bronzera. Ogólnie tego typu produkty powstawały niedawno, na przykład od Wayne'a Gossa czy od Patryka Ta, z tym, że u nich mieliśmy na przykład u Wayne'a Gossa bronzer matowy i rozświetlający, Patryk Ta miał w zestawie bronzer kremowy i pudrowy, z kolei Victoria daje nam po prostu bronzer, który będziemy mogli sobie dostosować w zależności od pory roku, czy chcemy ciemniej, czy jaśniej, czy chcemy je zmieszać. Więc koncept tutaj jest taki. 2 bronzery, ta sama formuła, 2 różne kolory w jednym opakowaniu. Od Michelle Phan, od osoby, którą uwielbiam i dzięki której pojawiło się u mnie zamiłowanie do makijażu, tak samo jak od Lisy Eldridge. Michelle Phan w każdym razie wypuszcza swój nowy rozświetlacz w poduszeczce. W 3 odcieniach. Ma multum witamin, ma się idealnie stapiać ze skórą i dawać ładny blask, natomiast bardzo, bardzo mi się nie podoba tego typu opakowanie. Wiem, że dużo osób krytykuje tego typu opakowanie, że kosmetyki w nim bardzo szybko wysychają, co też może być prawdą, ale też ja po prostu nie przypadam za takiego typu rozświetlaczem. Wolałbym na przykład opakowanie w tubce albo takie, wiecie, z aplikatorem, jak mam błyszczyk, cokolwiek, byle nie to opakowanie, a więc słabo. Plus mi się to wydaje strasznie niehigieniczne. Chociaż opakowanie niby jak błyszczyk też jest niehigieniczne, ale jakoś do niego jestem bardziej przyzwyczajony. Jedziemy dalej. Z Wayne'a Gossa mamy zestaw nowych pędzelków. Mamy 7 pędzli, z czego 3 jest teoretycznie do twarzy. Oczywiście pędzle są wielozadaniowe, także nie muszą być używane tylko i wyłącznie na twarzy, ale teoretycznie są do twarzy, i 4 pędzelki do oczu. Jak zawsze pędzelki są bardzo, bardzo drogie, ale jeżeli lubicie wydać więcej na Wasze pędzle i te się Wam podobają, myślę, że nie będziecie rozczarowani, bo Wayne Goss stawia nam bardzo wysoką jakość swoich pędzli. Także tak. Od Lisy Eldridge mamy nowe produkty. Ona wcześniej miała szminki i błyszczyki, teraz wychodzi z kolejnymi jakby rodzajami produktów. Po pierwsze mamy płynny rozświetlacz w 4 odcieniach i mamy też płynny róż w 6 odcieniach. I znając Lisę Eldridge, która ma ogromne zamiłowanie do cery, do makijażu cery, jakby to jest dla niej jej ulubiony fragment malowania, i że ona wypuściła produkty do cery tutaj, to na pewno będą przecudowne. Jestem w stanie się o to założyć. Nie wiem, czy się w nie zaopatrzę, bo staram się powstrzymać mój konsumpcjonizm i nie kupować dużo kosmetyków, ale są dla mnie naprawdę bardzo, bardzo kuszące, więc zobaczymy. Nie chcę mówić, że na pewno nie.
Także takie produkty się pojawiły od niej. Również wracają jej właśnie płynne pomadki, przepraszam. Wracają jej błyszczyki i szminki, które się zawsze wyprzedają bardzo szybko. A mało tego, że wracają, to jeszcze będą nowe 4 odcienie błyszczyków i nowe 7 odcieni właśnie tych szminek w sztywcie z takim welwetowym wykończeniem. Także jeżeli lubicie Lisy Eldridge i jej kosmetyki, myślę, że możecie być ciekawi tych nowości. Jedziemy do Morphe. Morphe wypuścił zestaw pędzelków, albo 2 zestawy pędzelków z makijażem, z wizażystą Kylie Jenner. Najczęściej z tego jest znana, oczywiście na pewno maluje też inne osoby, ale wizażysta Kylie Jenner, czyli że Makeup by Ariel. 2 zestawy, tak jak powiedziałem, jeden zestaw składa się z 8 pędzelków do oczu, a drugi zestaw składa się z 12 pędzelków, czy inaczej z 12 elementów. Mamy 6 pędzelków do oczu, 5 do twarzy i gąbeczkę. Pędzle są ogólnie bardzo ładne. Moim zdaniem są w pięknej szacie graficznej i fajnie jest dobrany do nich kolor włosia. Trochę się mi kojarzy z tą kolekcją pędzelków, które zrobił wcześniej Mario. Oczywiście kolorystycznie to jest zupełnie co innego, ale po prostu jakoś ten koncept mi się razem połączył. Wydaje się być fajne. Tyle Wam powiem na ten temat. Jeżeli widzicie kształty, które dla Was są przydatne, chcecie zainwestować w Morphe albo lubicie Ariela, czy Ariel, nie wiem, czy powinien to odmieniać, to myślę, że pewnie będziecie zadowoleni, zwłaszcza, że jest to wizerzysta, który naprawdę dość fajnie pracuje i dość ładnie maluje. Także myślę, że to będą dobre pędzle. Tak mi się przynajmniej wydaje. Z Morphe 2, czyli że z tej młodszej marki Morphe, mamy takie wieżyczki z produktami do makijażu. Mamy je w 5 wersjach kolorystycznych i w każdej z tych wieżyczek zawarte są 4 produkty. Mamy cień do powiek, mamy róż do policzków kremowy, chyba się nie mylę, mamy balsam koloryzujący do ust i taki brokatowo-żelowy, kremowy rozświetlacz teoretycznie do twarzy, ale jest bardzo brokatowy, więc nie wiem, czy ja bym go osobiście na twarzy używał, aczkolwiek no takie rzeczy się pojawiły. Tak jak mówię, w 5 wersjach kolorystycznych, ale tak średnio bardzo mi się podobają. Powiem Wam, że o dziwo, idziemy tak szybko przez to, że myślę, że zamknę się nawet do 40 minut, także jestem z siebie bardzo dumny. Z Benefitu pojawiły się nowe hule, bo hula niedawno miała swoje, nie wiem czy nie 10 urodziny, może nawet więcej. No i pojawiły się takie 2 produkty związane z hulą. Po pierwsze mamy hulę Glow, czyli że hulę, która ma wykończenie rozświetlające. Zazwyczaj te bronzery są matowe. Tutaj mamy rozświetlające wykończenie i kolor znajduje się mniej więcej po środku między hulą light a hulą tradycyjną. Czyli że jeżeli dla Was hula zwykła jest za ciemna, a light za jasna, to być może ten kolor będzie dla Was idealny. I też pojawiła się paletka z 4, jakby ona się nazywa Contourist. Pojawiła się paletka z 4 odcieniami właśnie hulu w jednej paletce. Tam mamy hulę oryginalną, light, caramel i toasted. O ile się nie mylę, takie 4 odcienie. Może fajne dla wizerzystów, którzy pracują na wszystkich karnacjach, którzy lubią jakby formułę huli. Dla zwykłego użytkownika celowałbym w pojedynczą, bo więcej niż jeden kolor przeważnie nie jest potrzebny. Tak ja na to patrzę. Z Natasha Denona mamy parę ciekawych nowości. Po pierwsze pojawiła się paletka Zendo. Wcześniej była mini Zendo, teraz pojawiła się duża Zendo. Ona jest z formatu midi, czyli że z tych paletek, które kosztują 300 zł, co jest dla mnie bardziej do przełknięcia niż te 600. Mam w środku 15 odcieni, oczywiście mamy wariacje między matami i błyskami. Paletka ogólnie jest taka koralowo-różowa, praktycznie powiedziałbym, że neutralna, bo w sumie z tych różowo-koralowych odcieni możemy zrobić w miarę neutralne makijaże, ale również mamy tam taką chłodniejszą stronę z takimi zielenio-turkosami, jakimiś takimi khaki odcieniami. Także powiem Wam szczerze mówiąc, że jak zobaczyłem tę paletkę w środku, byłem bardzo mile zaskoczony, bo jak najpierw zobaczyłem ją wizualnie, jakby jej opakowanie, to miałem takie, to wygląda tak samo jak brąz, dlaczego to wygląda praktycznie tak samo jak brąz? Ale w środku mi się spodobała, uważam, że jest dość ciekawa. Osobiście nie potrzebuję nowych cieni, ale mam wewnętrzną potrzebę posiadania wszystkich midi paletek z Natasha Denona. Także nie zarzekam się, że jej nie kupię, mimo że się będę powstrzymywać jak tylko i wyłącznie mogę. Ale paletka, no podoba mi się, no co mogę zrobić, podoba mi się. I pojawiła się również taka nowość z Natasha Denona, jak też wszyscy wypuszczają ostatnio róże, co mnie bardzo również cieszy, ale pojawiły się róże właśnie w postaci płynnej, takie serum, takie no kremowo, ale takie płynne właśnie róże, które również widziałem, że używa na ustach i na oczach, ale przede wszystkim reklamowane jako róże.
Zagalopowałem się, ale myślę, że załapaliście. Róże w postaci płynno-kremowej z bardzo lekką konsystencją. Pojawiły się w trzech odcieniach: Tan, Daria i Bloom. Ale bardzo uwaga, jakby bardzo bym chciał zwrócić Waszą uwagę na to, że pomimo, że są to nowe róże, inaczej nowa formuła, to są to kolory istniejące w już marce. Więc jeżeli na przykład interesuje Was odcień Bloom, a posiadacie paletkę Bloom z Natasha Denona, to ten odcień, i też widziałem na wszystkich filmikach, że ten kolor wygląda praktycznie identycznie, znajduje się w tej paletce tutaj, to jest też kremowa wersja. Nie płynna, ale kremowa, bardzo w ogóle świetny produkt. Też bardzo ładnie wygląda na ustach, no i na oczach również można go używać. Więc jeżeli jesteście ciekawi odcieniu Bloom, a macie tą paletkę, to jest duże prawdopodobieństwo, że zdublujecie sobie kolor. Podejrzewam, że odcień Tan również znajduje się w innych produktach z Natasha Denona, także zastanówcie się, czy tego nie macie. Natomiast jeżeli macie jasną paletkę z Diamond and Blush z Natasha Denona, to w środku też znajduje się róż, który się nazywa Daria. I ogólnie ta cała paletka się nazywa Daria. Także i też kolorystycznie, jak sobie porównywałem Darię, tą płynną, do tej Darii, którą ja mam u siebie, to są to identyczne kolory. Przynajmniej tak, jak mogę wnioskować ze zdjęć. Także zastanówcie się, jeżeli macie inne produkty z Natasha Denona, czy nie macie już tych kolorów. Ja dzięki temu zostałem bardzo skutecznie powstrzymany przed chęcią zakupu tych róży, bo akurat na nie się dość podekscytowałem, ale na logikę mam te odcienie, więc po co? Dobrze, idziemy dalej i mamy kolekcję MAC-a, którą zrobili z Cruella de Vil, bo niedługo będzie wychodzić. Wiecie, Cruella de Vil to jest postać z 101 Dalmatyńczyków. W każdym razie Cruella de Vil będzie wchodzić niedługo do kin, tak mi się wydaje. No i MAC stworzył, tak samo jak z każdym innym disneyowskim filmem, kolekcję. Mamy 3 odcienie szminek w sztyfcie, 3 odcienie szminek czy płynnych pomadek. Mamy pędzelki, mamy sztuczne rzęsy, dwustronną kredkę z czarną i białą stroną. Mamy podwójny róż, no i mamy paletkę na 8 cieni, która jest chyba najgorszym punktem kolekcji, dlatego że ona jest magnetyczna, ona się rozkłada, ona jest duża, ma pełno zmarnowanego miejsca. Cienie też mi się jakoś wizualnie nie podobają, no po prostu dla mnie ta paletka jest taka masakrycznie straszna, beznadziejna. Mi się bardzo, bardzo nie podoba. Kolejna kolekcja, która do mnie totalnie nie przemawia, to kolekcja Urban Decay i Prince. Jeżeli jesteście młodsi i nie kojarzycie Prince'a, to jest to piosenkarz. Ja jestem z tych osób, które go nie kojarzą i nigdy nie słuchały. Aczkolwiek z tego co wiem, był bardzo lubił makijaż i był dość odważny jak na mężczyznę w ogóle, który publicznie się pokazywał w makijażu i też był bardziej ekstrawagancki w tych makijażach niż tylko coś zwykłego. W każdym razie krytyka co do tej kolekcji, która już mi się sama w sobie, ja nawet na początku nie wiedziałem, że to jest kolekcja z Princem, a jak ją zobaczyłem, to miałem takie fuj. To jeszcze dodatkowo słyszałem krytykę ludzi, że gdyby Prince był żywy, to by w życiu ta kolekcja nie wyglądała w ten sposób, że to jest nudna. I faktycznie mogę się z wami zgodzić, znaczy z tymi osobami, które to mówiły, że ta kolekcja jest nudna. Mamy 2 paletki z 10 cieniami. Jedna jest bardziej neutralna, druga jest bardziej fioletowa. Ta fioletowa w miarę mi się podoba, chociaż totalnie nie podoba mi się opakowanie i to otwieranie takie na bok. Mamy 2 odcienie kredek do oczu typu kajal, znowu biała i czarna, tak samo jak w MAC-u. Mamy płynny rozświetlacz, puder All Nighter w limitowanym opakowaniu, pędzelek i tyle. Tyle w tej kolekcji. No, jakby dla mnie ona jest totalnie taka średnia i zupełnie niepociągająca, także zostawię, owinę to chwilą milczenia i jedziemy dalej. Z Narsa mamy kolejny raz Nars, próbuje odkopać starą, martwą rzecz, znaczy nie martwą, bo to jest nadal ich najbardziej popularny róż, ale po raz kolejny próbuje żyć na sławie różu Orgazm. W każdym razie pojawiły się 2 nowe produkty. Po pierwsze, dla fanów różu pojawia się po raz kolejny, bo to nie pierwszy raz się ten róż pojawia w jumbo rozmiarze, czyli że po prostu o wiele większej pojemności. Także jeżeli zużywacie róż Orgazm, jak wiecie,
jak nie wiem, malutkie opakowanie pudru, no to myślę, że taka duża wersja może Wam się spodobać. Ale również pojawiła się paletka na 6 wkładów, 6 odcieni różu. Znajduje się w tej paletce. Wszystkie właśnie inspirowane kultowym kolorem, chociaż mają inne kolory niż ten kultowy kolor, więc nie do końca rozumiem jak, ale okej. Okay. W każdym razie mamy różne wykończenia od satyny po metaliczne róże, po takie nawet brokatowe. Także tak prezentuje się paletka z Narsa. No i ostatnia rzecz to będzie marka Too Faced. Pojawiły się 4 nowe jakby odcienie, zapachy, jakkolwiek chcemy to nazwać, tych takich balsamów nawilżających do ust z linii Hangover. A poza tym Too Faced przywraca swoje róże, takie w opakowaniu jak serduszko, w takim kompakcie, które były dostępne kiedyś, później zniknęły, zostały wycofane, no i teraz powracają. Chyba 5 odcieni ich będzie. Tak mi się wydaje. Wow! Powiem Wam, że nie spodziewałem się, że uda mi się wyrobić w mniej niż godzinę. Naprawdę leciałem po łebkach i to w sumie zasługa w dużej części tego. Natomiast mam nadzieję, że tak czy siak przekazałem Wam te informacje wystarczająco, jakby zwięźle, ale wystarczająco informacyjnie, że już wiecie, co Was interesuje, a co nie. No i też to się pojawiło. Tak jak mówię, kosmetyków pojawiło się o wiele więcej niż ja powiedziałem, ale po prostu musiałem wybrać coś i zrezygnować z czegoś, żeby ten film się mieścił w jakichś tam granicach. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, pamiętajcie o ustawieniu łapek do góry, subskrypcji kanału, jeżeli chcecie takich filmików oglądać więcej. A ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiaj. No i mam nadzieję, że widzimy się w następnych odcinkach.